kto z was oglądał Świnkę Pepę? Przyznać się. Ja też oglądałem. Jaka była ulubiona zabawa Świnki Pepy? Pamiętacie? Chodzić do testy. I oglądałem grać w piłkę. Nie. Skakanie po błocie. Tak jest. To jest właśnie polityka. Kiedy pan będzie prezydentem? Myślę, że jakieś 10 lat przed tym, jak Tymek nim zostanie. Albo ty jak masz na imię? Halo? Jak masz na imię? Benio. Albo jak Benio nim zostanie, albo jak masz na imię? Tosia. Tosia. Albo jak Tosia nim zostanie. Najpierw ja, a później któryś z was. A tak poważnie, to nie wiem, kiedy zostanę i czy zostanę, o tym zdecydują ludzie. A co jest fajnego w byciu prezydentem? Że można rządzić. A co to znaczy rządzić? To znaczy, że można ludziom tak pomagać i też czasami też ich wspierać. Ale jak ty to pięknie w ogóle opisałaś, to dokładnie o to chodzi. Rządzenie to właśnie na tym polega, żeby pomagać ludziom i ich wspierać. Żeby jeszcze fajniej mogli żyć, tak? Żeby byli bardziej uśmiechnięci, a nie bardziej smutni każdego dnia. To dokładnie na tym polega rządzenie. Pięknie, to się nadaje się na prezydenta, ale nie. Politycy są od takich rzeczy. Od załatwiania, żeby wszystko działało. Żeby była szkoła, żeby był lekarz, żeby był pociąg, autobus, wszystko to, czego potrzebujemy, żebyśmy byli bezpieczni, żeby było wojsko, żeby inni nas szanowali, żeby w kraju była zgoda. Od tego są politycy, od załatwiania konkretnych rzeczy. Tylko trzeba ich czasami pilnować. On sobie pieniądze? Wiesz, byli tacy, którzy mówili, że z bankomatu. Ale to chyba nie jest do końca prawda. A pieniądze się bierze z banku. Myślę, że jestem w stanie wskazać parę osób, które myślą podobnie. Jedno z nich jest Adam Glapiński na pewno. Są tacy ludzie, którzy wiecie, dzisiaj się martwią, że nie mają pieniędzy. I to jest bardzo poważna sprawa. Ale są też tacy ludzie, którzy mają strasznie dużo pieniędzy. Strasznie dużo, dużo więcej niż potrzebują. Mogliby sobie pół świata kupić. A nadal uważają, że mają za mało. Benio na rzecznika prasowego rządu albo ministra do spraw restauracji. Ty na prezydenta, Tosia, a w następnej kadencji po tobie Kornelia. Panowie, jakie wy macie? Co byście chcieli robić w polityce? Minister sportu, nie wiem, od szkół. Wynalazcą, czyli Ministerstwo Nauki, bardzo dobrze, tam trzeba się zajmować wynalazcą. Słucham? Inżynier, czyli do na przykład infrastruktury, jest takie ministerstwo, które tym się zajmuje, budowa dróg, budowa lotnisk, tych wszystkich rzeczy, które trzeba zbudować. A wy macie jeszcze jakieś pomysły? Ja na prawo chcę. Na prawo, dobrze, czyli mamy tu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to akurat nie jest polityczne stanowisko, ale minister sprawiedliwości. Już wtedy nie prokurator generalny, bo to rozdzielimy, ale bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Bo ja nie wiem, jak w tym pudełku, gdzie jest ten zdjęć i ten motor i pizza, nie wiem, jak tam się zmieści ogromne... Ty jesteś w ogóle wzorem polityka, dlatego że ty chcesz rozwiązywać konkretne problemy. Ty nie opowiadasz jakichś w ogóle historii, nie wiadomo z czego wziętych, tylko ty masz konkretny problem, jak zmieścić restaurację do tego pudełka w tym zdjęciu. I to właśnie tak, to powinna być w ogóle, tak powinni myśleć politycy, jest konkretny problem, trzeba go rozwiązać, a nie gadać bez sensu. Jak będziesz kiedyś, będą wybory, pójdziesz do swojego posła, zapytaj, jak zmieścić wielką restaurację do tego pudełka pod tym zdjęciem? Jak to zrobić, tak? I niech spróbuje się z tym zmierzyć, niech ci odpowie na to pytanie. Konkretne rzeczy. Jak sprawić, że moja mama się nie martwiła? Ja kupuję to, żeby sprawdzić, czy jest tam restauracja, czy nie. Mogę ci obiecać, Beniu, że przyjrzę się tej sprawie. Jakbym był politykiem idącym na wybory, powiedziałbym, sprawimy, że ta restauracja się tam zmieści.